Cześć, z tej strony Kuba Dudek. Witam Cię serdecznie na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku chciałem Ci pokazać utwór, który jest absolutnym klasykiem polskiej muzyki rozrywkowej. Praktycznie większość z nas gitarzystów w Polsce w pewnym momencie się z nim spotyka i próbuje się go nauczyć. Ten utwór to oczywiście Zawsze tam, gdzie Ty, zespołu Lady Punk. Zatem zabierzmy się do roboty. Tym razem nie zaczniemy od wstępu. Zaczniemy od zwrotki. Z prostego powodu. Jest ona po prostu bardzo prosta. Najtrudniejszym fragmentem w tym utworze jest ten wstęp. Ale jego sobie zostawimy na sam koniec. Zacznijmy od tej zwrotki. Łapiemy akord C-dur. Nie będziemy tutaj potrzebować drugiego palca na czwartej strunie, bo po prostu w ogóle nie gramy tej czwartej struny. Jeśli chcesz, możesz go zabrać. Jeśli nie chcesz, trzymaj go. I gramy. Piąta struna, trzecia, druga i jeszcze raz to samo. Piąta, trzecia, druga. Czyli dwa razy jest. Piąta, trzecia, druga. Piąta, trzecia, druga. Tylko teraz zwróćmy uwagę na rytm. Spróbujemy trochę wolniej. Dalej, puszczamy ten trzeci palec i gramy to samo, tylko że z piątą pustą struną. Też dwa razy. Czyli razem. Kładziemy teraz trzeci palec na szóstej strunie, też na trzecim progu i gramy teraz trzy razy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. I teraz jest troszeczkę inaczej. Zostawiamy mały palec na czwartej strunie, na trzecim progu i gramy czwarta, trzecia, czwarta, druga. Z tym, że pierwsze dwa dźwięki gramy szybko. Czyli jest od tego trzeciego progu na szóstej strunie, to wygląda w ten sposób. Jeśli Ci wygodniej przestawić sobie trzeci palec na czwartą strunę, zamiast grać to czwartym palcem, proszę bardzo, nie ma większej różnicy. Dobra, zagramy sobie całą zwrotkę. Na razie zagram ją raz. Cała ta zwrotka grana jest cztery razy i za pierwszym, i za drugim razem. Wiem, że są spośród Was osoby, które nie za bardzo lubią grać kostką, wolą palcami, nie ma problemu. Jak najbardziej też można sobie swobodnie grać palcami w ten fragment. Żeby najłatwiej to zrobić, kładziemy kciuk na piątej strunie, wskazujący palec, czyli pierwszy na trzeciej strunie i środkowy palec na drugiej strunie. I gramy po kolei kciuk, wskazujący, środkowy. To samo na następnym akordzie. I teraz kciuk przeskakuje nam na szóstą strunę razem z trzecim palcem lewej ręki. Gramy to samo. I teraz jak przeskakujemy na tą czwartą strunę, to te dwa palce zostają, a tylko kciuk się przenosi z powrotem na czwartą strunę i gramy. Czyli całość od tego trzeciego progu na szóstej strunie będzie wyglądała tak. Najłatwiejszą metodą grania prawą ręką bez kostki tego utworu jest zatrzymanie sobie pierwszego palca na trzeciej strunie, drugiego na drugiej
i te palce nie będą się ruszały z tych strun, one będą obsługiwały tylko właśnie te struny, a kciuk będzie sobie grały po piątej. Po piątej dalej. I szósta. I teraz czwarta. Grając to, zwróćmy uwagę na rytm, bo jest on bardzo ważny. Przejdźmy teraz do refrenu. Jest on dosyć prosty, jeśli się zna akord F-dur, czyli ten. Pokażę na początku akordy. Gramy F-dur, G-dur, C-dur i A-mol. Jeszcze raz. F-dur, G-dur, C-dur i A-mol. I teraz. Rytm jest prosty, bo gramy 8 razy w dół na każdym akordzie. Ja sobie wolę to liczyć do 4, czyli 2 razy do 4, czyli raz, 2, 3, 4, 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 raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, raz. Za drugim razem zostawiamy wypuszczony akord A-mol i wznawiamy grę na F-dur. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz. I na G-dur gramy tylko do połowy. Zagram cały ten refren. I teraz jest ta bardzo charakterystyczna zagrywka. Ta zagrywka jest wzięta ze wstępu. Zanim pójdziemy do niego, chciałem poinformować Was, że jak zawsze znajdziecie pod spodem podlinkowany PDF, w którym będzie zawarte tekst, akordy, tabulatura do wstępu, jak i do tej zagrywki, oraz cała forma utworu, czyli że jest wstęp, zwrotka, refren, ile razy jest co i w jakiej kolejności. Oraz na samym końcu, jak zawsze, macie moje nagranie całego utworu od początku do końca, tak żebyście mogli sobie z nim pograć. Przejdziemy teraz do kluczowego momentu, czyli tego najtrudniejszego w całym utworze, czyli do zagrywki ze wstępu. Jest ona grana dwa razy na wstępie i dwa razy po drugiej zwrotce. Przepraszam, po drugim refrenie. Łapiemy sobie akord C-dur i gramy. Jedno uderzenie w dół długie i później dwa szybkie. I teraz dodajemy mały palec na drugiej strunie, na trzecim progu. Od razu przy następnym uderzeniu zabieramy go. Następne uderzenie zabieramy mały palec, przepraszam, pierwszy palec. I gramy akord A-mol. Czyli tak, powoli. Jeszcze raz. Dla tych, którzy są troszeczkę bardziej zaawansowani, pokażę, jak jest w nagraniu oryginalnie. Się różni tylko tym, że dodajemy sobie legato na ten mały palec. Czyli gramy... Gramy ten mały palec legatem. Jak już doszliśmy tutaj, łapiemy małą poprzeczkę na trzecim progu po dwóch strunach. W ten sposób. Uderzamy te dwie pierwsze struny. Robimy legato trzecim palcem. I to, co trzymamy w tym momencie, uderzamy jeszcze raz dwie struny. Jak już to zagraliśmy, gramy z powrotem dwa dźwięki pod poprzeczką, dwie pierwsze struny. Potem uderzamy trzecim palcem na piątą strunę i robimy z powrotem legato w dół, na poprzeczkę.
jak to mamy? Gramy piąty próg na trzeciej strunie, trzecim palcem. I drugim palcem czwarty próg na trzeciej strunie i akord G-dur. W ten sposób. Najłatwiej ten fragmencik, jak komuś ciężko, podzielić sobie na trzy krótsze, czyli pierwszy to będzie to raz, drugi i trzeci. Dobra, doszliśmy do tego akordu G-dur, to gramy raz, dwa, raz, dwa, dwa długie i dwa szybkie uderzenia. Dwa pierwsze uderzenia są w dół, a później na przemian, bardzo szybko. Po tym gramy trzy dźwięki na stłumionych strunach. W ten sposób. Tu ważne, żeby nie dociskać, bo brzmi to strasznie. Tylko po prostu lekko dotykamy strun, żeby po prostu się nie odzywały żadne dźwięki. Czyli jest. Następny fragment zaczynamy od ósmego progu na poprzeczce. Dlatego podczas stłumienia tych strun, podczas grania tego, można sobie przenosić od razu rękę w stronę ósmego progu. W ten sposób. I teraz zagramy sobie końcówkę. Łapiemy poprzeczkę na ósmym progu po dwóch strunach, tak jak graliśmy wcześniej na trzecim progu. I gramy dwa dźwięki, legato i z powrotem na poprzeczkę. Czyli jest ósmy, ósmy, później tu jest dziesiąty próg, trzecim palcem na drugiej stronie, legato i wracamy. Gramy pierwszy palec na siódmym progu trzeciej struny, drugi palec na ósmym progu drugiej struny i gramy te dwa dźwięki na raz. Po czym od razu robimy legato trzecim palcem na dziewiąty próg trzeciej struny. Znowu gramy dwudźwięk. Legato i spada palec, czyli jest. Od początku tego fragmentu. I teraz mały palec na czwartej strunie na dziesiątym progu. Pierwszy palec na trzeciej strunie na siódmym progu. I legato trzecim palcem na dziewiąty próg trzeciej struny. I tak jak tutaj sobie dzieliliśmy na fragmenty, tak samo tutaj możemy podzielić. Pierwszy fragment, drugi i trzeci. Ci, którzy są bardziej uważni, słuchając tego utworu, zauważam, że za drugim razem już nie ma tego legato, tylko zostajemy na pierwszym palcu. Dobra, spróbujmy zagrać od początku do końca cały ten wstęp. Dobra, mamy wszystko. Myślę, że poradzicie sobie z tym utworem teraz. Na koniec chciałem Wam podziękować za obejrzenie tego wideo do końca i mam nadzieję, że pomogłem Wam odszyfrować ten utwór. I tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, czego byście chcieli się jeszcze nauczyć, jaki następny utwór byście chcieli, żebym Wam pokazał. Tymczasem do zobaczenia.